Witajcie serdecznie, tutaj Karola. Chciałam Wam pokazać stary projekt, którego tak mi się wydaje, że nigdy Wam nie pokazałam. Papiery są z Lemon Craft, które wygrałam na stronie na Facebooku w Scrap Elektrowni i stworzyłam jeden album. Wiem, że ten album był pokazany, bo był w sumie chyba zrobiony w 5 odcinkach. Był stworzony z kopert. Natomiast ten mały album jest zrobiony jakby w kształcie folderów i postanowiłam dzisiaj Wam go pokazać z tego względu, że po prostu został sprzedany i nie będę miała potem możliwości Wam pokazać dokładnie, jak ten album wygląda. Jednak nie zawsze, wiecie, zdjęcia oddają to, co chcemy pokazać. Wszystkie, jakby cała baza jest z czarnego papieru, a wszystkie dodatki, ozdóbki to są właśnie z Lemon Craft, bo oprócz papierów wtedy otrzymałam i taśmy, i różne ozdoby. Tak więc to nie jest duży album, to jest taki, wiecie, mini album. Niestety gdzieś odłożyłam linijkę, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale to jest naprawdę jakieś może 15 cm na, nie wiem, 10-11 i wygląda to w ten sposób. Taki w środku różne, potem jest taka jakby koperta, kieszeń zrobiona raczej, nie koperta, i do tego jest wysuwana mata, która ma, z jednej strony jest czysta, a tutaj, wiecie, w sensie, o co mi chodzi, że czysta, a tu ma taką kieszeń zrobioną. Tak więc wsunę ją teraz tutaj. Następna strona posiada taką, jakby takiego taga z kieszonką na mniejszego taga. Tu mamy taką dodatkową, wiecie, karteczkę. Następnie jest taka kieszeń, kieszeń taka tagowa, jest niby w ten sposób, wiecie, zrobione. I w środku mamy taga i taką jakby książeczkę, nie? I mamy taką stronę, następnie znowu mamy taga w ten sposób zamontowanego i pojawia się znowu kieszeń z tą matą, taką, co z jednej strony jest dodatkowa kieszonka, żeby coś włożyć. Więc tak. Następnie mamy tył, jest zrobiona kieszeń troszeczkę w inny sposób. Następna strona, gdzie znowu mamy w ten sposób schowane maty. I tutaj w tych matach mamy mamy taga i matę po prostu. Ok. Znowu tak. I tutaj jest tak już tym razem przyklejona kartka do taga, więc można coś wsunąć. I kurczę, trzeba będzie przykleić, bo się odczepiło i się odgięło. I kieszeń zrobiona z tyłu, mata. I jeszcze jest miejsce właśnie w kieszeni na maty. Tym razem w ten sposób. Cieszę się, że to, wiecie, ja to zrobiłam, odłożyłam. I przez x czasu nie ruszałam tego, bo to prawie rok temu było stworzone, ale że się nic nie odkleiło, naprawdę jest super, więc się cieszę bardzo. I następnie mamy, podoba mi się też to, że przy tak, wiecie, radosnych kolorach świetnie wyszło to połączenie koloru czarnego. Więc to jest taki naprawdę mini album na małe zdjęcia.
całe szczęście się komuś spodobał i zechciało się tej osobie kupić ten albumik, tak więc bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że Wam też przypadnie do gustu, jest inny, wiecie, nie taki jak większość albumów, zawsze to coś nowego, ciekawego. I jeżeli będziecie zainteresowani, to może dajcie znać, to może zrobimy wspólnie taki folderowy album, może troszkę o większych rozmiarach. Ja akurat miałam tą maszynkę z We Are Memory Keeper, gdzie wycinało się to jakby w formie folderów. Można też, czasem są do kupienia te foldery, w sensie ja mówię o teczkach papierowych, które są, mają takie wycięcia, ale jak nie, to można znaleźć inne jakby dziurkacze, które mogą mieć, nie muszą mieć koniecznie taki wzór wycięcia, prawda? Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie w nowym roku i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, ty. Pa.